Halo, siemaneczko wszystkim. Kontynuujemy sobie przygodę, eksplorację bazy Londry. Nowy świat, tak? Nie nowy świt, tylko nowy świat tym razem. Londra świetnie buduje napięcie. Na górze musi być niezłe widowisko. Dostępują zbawienia. Londra z pewnością buduje statek kosmiczny. Trzeba to będzie sprawdzić. Ale najpierw zasoby, bo będzie chyba jakaś jadka. One nie są prawdziwe. To złudzenie. Widzę, że tutaj sporo zasobów. Chyba się szykują na wojnę. Mój fokus. Co to za dźwięk? To chyba ostrzeżenie przed promieniowaniem. Czymś szkodliwym. Powinno być bezpiecznie, ale lepiej sprawdzę statek. Dobra, powiedz, co odkryjesz. Dobra, może wszystkiego nie będę zbierał. Bo jak będzie potrzeba jakiejś witaminek. No, to się otwierają. Rakieta. Źródło promieniowania. Właśnie dlatego zabrał dane starego prototypu ze swojej siedziby. W ten sposób zdobędzie potrzebny pojazd. Silniejszy ode mnie. Bierz wszystko. Jak leć. Co teraz?
znawców mądr. Ale wszyscy się tu nie pomieszczą. I znowu to będę. Co to znaczy? Londra uruchomił drukarkę Horusa, żeby zbudować statek. Gorzej jak uruchomi całego Horusa. Dość już widziałam. Już wydaje mi się, że on już wie, co robi. Co się dzieje na tym statku? Co to za spojrzenie? Odkryłaś coś? Horus zawiera specjalne urządzenie. Może ono zbudować prawie wszystko, co sobie wyobrazisz. Części, narzędzia, a nawet całe maszyny. Londra przerobił je, żeby budowało części do jego statku. Ale żeby statek wystartował, potrzebuje mnóstwo energii. Znacznie więcej niż Londra mógłby wytworzyć. Więc poszukuje czegoś ze swojej starej firmy. Właśnie. Część pozyskanych przez niego danych była schematem pewnego napędu, emitującego trujące spaliny. Jeśli ten statek wystartuje, rozpyli truciznę na terenach wszystkich plemion w regionie. A wszyscy zachorują i umrą. Ale jednego wciąż nie rozumiem. Czemu Londrze tak bardzo zależy, żeby stąd odlecieć? Ech, znów to spojrzenie! Sejka? Wciąż coś przede mną ukrywasz. Ta dziewczyno, jesteśmy w dupie. Bezpośrednio moich ludzi. Wszyscy umrzemy. Mojej siostry. Mam prawo wiedzieć. Racja. Powiem ci. Tylko, że to nie... Skończył się czas. Kłamliwe łajzy! O, to pewnie nasz kumpel Zed. Rozproszę się. Zaraz dotrą posiłku. Pora was załatwić. Mhm. Dziką nigdy nie widziałam takiego działa. Londra dał mu nową zabawkę. No, tylko tacy. Jak ty się stąd wydostaniemy? Zed musiał odciąć to miejsce. Trzeba to zmienić. A idzie gruby? Na górze stoi, dobra. A, nie przyczepiło się do niego. Heda, chłopie, heda. Jesteś podwyżką. A ty jesteś daleko, no to weźmiemy taką strzałę. Osłona blokuje moje ataki! Mhm. Ha! Beznadziejne! No nie, chłopie! Szkoda, że nie będę mógł sam cię załatwić, Sejka! Cześć, podejdę do ciebie, chłopie, podejdę. Ci goście się nie poddają! Mogę przeszukać? Trzeba pewnie przeładować. Ooo! Dostał tak ładnie z bliska. Yeah.
przynosić hańbę, Quen! Główeczka. Poprawka. No, jeszcze amunicji brak. No. Idziemy do ciebie, ciulu. Co tam masz? Sztuweczka złota. Dobra i to. Węzeł zasilania. Może zdejmie blokadę. No, jak to? A, dobra, Dominik. No i to tam było z drugiej strony jeszcze na pewno. Jest połączone z dwoma węzłami. Szukam dalej. Co ty w ogóle wyprawiasz? No, teraz zobaczysz. Za krótka w nóżkach. Jeszcze jeden. Daremna próba! No dobra. I tyle było z twojego harakowania, mordeczko. Jest jeszcze mnóstwo wiernych Walterowi! Pania! Dobra, trzeba uzupełnić. Ciekawe, czy mogę mu do dupska tą kulę przyłożyć. Nie tam jest, muszę iść naokoło. No dawaj! Stań do walki! No już idę. Jak na koło. Tędy nie wskoczę, a wejdę. Nie. A nie wejdę? No nie, teraz jeszcze się zapnę. Dobra, to idziemy tutaj. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie... Przestań się obija! Spoko, chłopie. Szukam dojścia do ciebie. Jeszcze znajdę. A, mój karabinek wziąć. I wolę z łuku. Tak. Wyłaś, załatwmy to. Lecz dla
radością zgniotę was obie! Tam też jest miło. Gdzie jest to? Aha, dobra. Ale spadzało się tułem! Aha, dobra, to już nie mogę nic z tym zrobić. To chyba nie zadziała. Dobra. Ale kwas. Nie ma się kieł. To wszystko na to. A czekaj, a może tak by go... Nic mnie nie ochroni! Tył głowy. Dokąd zabrałeś resztę ludzi? Odpowiedz na pytanie. Zabiera wiernych do swojego parku na południowym półwyspie. Nigdy tam nie dotrzecie. Jego wieża ma odeprzeć wszystkich intruzów w pobliżu. Jest tam moja siostra? Była w ostatniej grupie. Nie powinienem już dostarczyć następnych. Ale Walter obiecał zbawienie każdemu, kto dowiedzie swej wiary! Nic nie rozumiem. Londra wykorzystał cię, by dostać to, czego chciał. Bądźmy szczerzy, jesteś łatwą ofiarą. Zbyt zaślepione, żeby dostrzec prawdę. Wywróciłaś mu świat do góry nogami. Odpowiedz mi szczerze. Czemu Londra chce odlecieć? Coś zbliża się do ziemi. Zniszczyło świat, z którego uciekł Londra i pragnie zrobić to samo tutaj. Zniszczyło świat? Co mogłoby tego dokonać? To Nemezis. Maszyna, tak jakby. Ale potężniejsza niż wszystko, czemu stawiłyśmy dotąd czoła. Dlatego Londra... Światożerca. Chcę za wszelką cenę oblecieć przed Nemezis. I sądzę, że zabierze ze sobą część Klen. Wiem, to ciężkie do przełknięcia, ale jest nadzieja. Skoro tak mówisz... Seika. Jest... Plaża na południowo-wschodnim brzegu wyspy, gdzie zniszczyłyśmy pierwszą wieżę. Chyba bliżej już nie podejdziemy do parku Londry. Powinnam chyba złożyć raport admirałowi. Powiedzieć coś na temat tego miejsca. Dobrze. Spotkajmy się na tej plaży. To było okropne. Naprawdę okropne. Chcę
Seika wydawała się strasznie... zagubiona. Dlaczego ja też się tak czuję? Jak mam to zmienić? Najpierw muszę przyjrzeć się tej zenickiej broni. Chyba zrobię z tego coś, co można wykorzystać. Już. Trzeba to będzie wypróbować na zewnątrz. Wychodząc, powinnam też sprawdzić, co z Quen. W twoim ekwipunku znajduje się nowa broń. Rękawica widma to potężna i elastyczna broń. W trybie salwy okruchów możesz strzelać naprowadzonymi pociskami do celów wskazanych fajnie. Oznaczki wystrzeliwuje się za pomocą R1, co zużywa kondycję z broni. Wyposaż się w rękawicę, Dobra, to spróbujmy. Broń. Rękawica. Huk proca. Kurde, teraz to wszystkich używam. Dobra, no na razie tą huk proca. Chociaż lubię. Zobaczymy. Czy mogę coś zebrać jeszcze? Tutaj paru troposzy jest. Zebrane. Zostawię to w moim schowku. Już tyle, żeś nazbierała. Dobra, może wszystkich nie będę czyścił. To co chciałem, to sobie wziąłem. No i są też przeciętne rzeczy mają. Chociaż niektórzy mają sztabkę do sprzedania. Ciekawe, czy okruchy teraz będę wystrzelił w oczy. Z czego to tam będzie to wynikało? Nawet. Wytwórz. A, okruch i iskrzy. No dobra. Ale osłonę zdjął na strzała. Tu jeszcze jedna osłona. W sumie tu mam coś. Można było mu przyczepić do dubska tego wybuchowego. No dobra. Tysiące ludzi, jeśli dzięki temu przeżyję. Muszę z Seiką znaleźć sposób, by go powstrzymać. Laska, to się nazywa adaptacja. Dogadam się z nią. Nie ma nic wspólnego z dobrocią. Wolter nas porzucił!
Nie zesrajcie się. Chyba rozpuścił wici wśród ludzi, że Lądrze na nich nie zależy. Wszystko to kłamstwo. Pewnie są zagubieni. Twoje życie jest głównowarte. Miałem zostać zbawiony. Czy to zbyt piękne, aby było prawdziwe? Brennik powiedział, że zabiłyście Zeta. Zdrajczynie! Lan, proszę. Jeszcze słowo, gościu. Przychodzisz się chełpić, dzikusko? Najlepiej będzie, jak sobie pójdziesz. Nie obchodzi się Lontera! Masz. Ciul jeden. Teksty puszczą. Brennik powiedział, że to wszystko przez ciebie. Walter nas porzucił. Dobra, widzę, że dużo im tam w głowie nie zostało oprócz siana. No tak, większość wyznawców wiary tak jest. Siano i nie jest, że zero zastanowienia się nad słowami. Tępe obietnice, których nikt nie spełni. Sejka wypadła stąd kilka chwil temu. Co wy właściwie tam robiłyście? Zabijaliśmy, a to co przyszedłem zrobić, no chyba podstawa, no nie? Łapa, łapa, noga, kolano, kurde. Co ja nie wziąłem tego? Dobra, widzę, że u nich wszystko. To, że Quen mają wiele spraw do przemyślenia. Oby to rozważyli i wrócili do rozbitkowanku. Ale muszę spotkać się z Sejką, obgadać z nią kilka spraw. Obyśmy się dogadali. Zapiszmy sobie. No te poziomy lecą. Poziomy lecą jeden za drugim. No dobra. Będę musiał tam sobie podładować. Tych punktów mam sporo. A już tylko rozwijam te umiejętności dodatkowe, czyli te super strzały. I coś tam jeszcze. Oj, 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 nie spadnie mi tylko. Zaczyna. No może coś mnie opuściło, dobra. Co my tu mamy? A, tu nieznane ognisko, ale... Tu też nie znam. A, bo to jest tutaj przy tych burzoptakach, no... No dobra, tutaj się... Tu się machniemy. Tak, niby mam te strzały powalające, ale jakoś nie... O! Tu siedzisz, mordeczko? Mówił, że twoja przyjaciółka Gaja jest świetną słuchaczką? Rozmyślania starego Gilduna nigdy jej nie nudzą. No właśnie z nim poszedłem to potem włócznie. Udało się. To kurczę. Nie mam jak. A zaraz, a czy ja nie powinienem mieć teraz możliwości rozbudowy tej rękawicy? To zaraz, sekundeczkę, jeszcze zróbmy sobie. Taki myk. O, tu jest. Twój schowek. Nie, tylko dawaj mi tutaj warsztat. Wiem. Schronienie. Pyk, pyk. Latałbym ptakiem, to by było bardzo długo, ale tutaj tym jest w ułamku sekundy. Dobra, nie spinaj się. Pokaż mi tą rękawicę. Czy mogę ją upgrade'ować? Gdzie ona jest? Czy to będzie sprzęt specjalny? Nie.
Ulepszenia toreb? Którą torbę? A, na te odłamki. Serce żabiaka alfa. No dobra. Trzeba będzie się jeszcze przejść. A gdzie jest ta rękawica? Ja poleciałem, a nie widzę jej. No to jest skończona? Nie ma możliwości ubiór nie. Wytwarzanie pułapek, wywarów, sprzęt specjalny. To co? To znaczy, że ja nie mogę tego w żaden sposób upgrade'ować? Myślałem, że tą rękawicę można jakoś doładować. Przynajmniej tam pokazane było, że... Ale to co, jak sobie wezmę ekwipunek, broń. No niby jest, ale jak ją... Chyba, że później upgrade się robi, na przykład w kotle albo coś. Bo tu przy normalnym warsztacie nic nie jestem w stanie zrobić. No dobrze, no to jak tak, to tak. Dobra, to tak sobie skoczymy potwierdzić. Jeszcze raz. Sekunda tu. A już myślałem, że sobie podładuję. Nie dolecę. Bum. Za późno spadochron mi się włączył. No ale dobra, kilka sekund i z bani. Prosiaczku, lecimy. Trudno uwierzyć, że to wszystko może przepaść. Musiałam ci o tym powiedzieć. Przynajmniej byłaś szczera. Bo ja taka wobec ciebie nie byłam. Kojarzysz malunki w starym budynku Londry? Rozpoznałam styl. To dzieło mojej siostry. Jest jedną z nich. Jedną z jego zwolenników. Chciałam to przed tobą ukryć. Czy raczej przed sobą. Chyba. Nie ma jej. Straciłam ją. I czuję, jakbym plemię też straciła. A ty mi mówisz, że świat się kończy? Co mam z tym teraz zrobić? Sejka. To bez sensu. Sejka, ja doskonale rozumiem, dlaczego mi nie powiedziałaś. Nic nie szkodzi. Ale twoja siostra, twoi ludzie, to część ciebie.
Nic tego nie zmieni. Musisz dla nich walczyć. Żeby ocalić ich przed Lądrą, a może nawet przed nimi samymi. I będziesz walczyć. Ponieważ taka jesteś, to czyni cię... wielką. Nie podlizuj się. Nie musisz tego robić sama. Jasne? Pomogę ci, przyrzekam. W porządku? Tak. Trzeba znaleźć drogę na tamten półwysep. Silny nurt, nie przepłyniemy. Racja. Skifi latanie też odpadają, załatwi na zwierzę. Zaraz. Jest taka maszyna, potrafi latać i pływać pod wodą. Nuroptak. Zdaje się, że mówiłaś, że wieża strąciła całe stado. Tak. Ale gdybyśmy na nim poleciały, wyszłoby pewnie lepiej. Mogłabyś nurkować i w ten sposób unikać pocisków z wieży. Wiem, bo tak dopłynąłem raz. Czy mogłabyś go zdominować? Nie. Przynajmniej jeszcze nie. Zostały tu nuroptaki? Poszukasz jakiegoś? Po zniszczeniu wieży ludzie widzieli kilka sztuk. Mogę popytać w osadzie. Daj mi znać, gdy coś znajdziesz. No, ja tymczasem pracuję nad dominacją. Muszę przyznać, że niespecjalnie uśmiecha mi się ta podróż. Sejka ma chyba lepszy humor. W porządku. W porządku, dobra. Nie mogę się odrywać od mojego zadania. Przyda mi się tu wsparcie. Hej, Beta, potrzebuję twojej pomocy. Możecie z Gają zmienić dominację Solar Ptaka, żeby działała na nuroptaki? Rzeczywiście, ich kody są do siebie podobne. Chyba damy radę przygotować aktualizację w terminalu wytwórczym. Niestety, będziemy potrzebować danych z regulatora balastu nuroptaka oraz nietkniętą błonę skrzydłową. Jasne. W międzyczasie przygotuję wszystko z Gają. Uważaj na siebie. Sejka mówiła o nuroptakach wokół rozbitkowa. Wieża zenitów, którą zniszczyłyśmy, zastrzeliła, więc nie są jakieś części pokoju. No tak. No to trzeba będzie. No wiesz. Akurat mam tutaj, proszę bardzo, poodkrywane trochę planszy. Trzeba będzie ponurkować i pewnie jakieś tam będą czujeczki albo jakieś inne nornice. Wiesz, jakiś jeden łajza faloprój się jakiś znajdzie. Zobaczymy. Okej. Okay. Szybki sejwik. Okej. Okay. Gdzie to mamy tutaj? Lecimy. Łapak, no przecież. Bo... po co, żeby było normalnie, no nie?
Zenicka wieża nieźle go załatwiła. Nie ma żadnych. Kościół. Jakby co to nie było tematu. Są szczątki nuroptaków. Mój fokus je wykryje. Hopsa, hopsa, hopsa. Nietknięta błona skrzydłowa. Ej, co ty? No pierwsza ładuje. Ale mnie huknął. Dobra, brak amunicji tutaj? Ej, to już by się trzy przydały, a nie jeden. Dobra, kłopak, dawaj, tutaj co tam ma. Pogadać nie, jak mnie gryzą w dupsko? Aktualizujesz moduł dominacji na włóczni, zadziała na każdego nuroptaka. Dzięki, Beta. Proszę bardzo. Powodzenia. Pora na aktualizację w warsztacie. Warsztat. Czas dokończyć dominację nuroptaka. Ja się teraz ten obrazi na mnie. No i gitarka. Pięknie. Sejka, znalazłaś jakiegoś nuroptaka? Zauważyłam stado przy brzegu na południe od rozbitkowa. Już tam ruszam. To dobra chwila na uzupełnienie zapasów. Gdy dotrzesz na miejsce, będziemy ruszać. Rozumiem. Do zobaczenia. Przy odrobinie szczęścia może wreszcie dopadniemy Londry. Akurat dobrze wylądowałem. Ustalimy, co robi z innymi Quell. I powstrzymamy go, nim wystrzeli radioaktywną rakietę. Dobra, chodź tu na chwilę. Kapeczkę cię naprawię. Już? Lepiej? No to lecimy.
Dobra, ja to bym najchętniej jednego stegował, a pozostałe ubił, bo potrzebuję do mojego... do mojej włóczni nowej. Mm-hmm. Dobrze, Sejka powinna gdzieś tu być. Ej, Lord, gdzie jesteś? Robtaki są tam, na plaży. Wybierz sobie jakiegoś. Gdy tylko jednego opanujesz, przekonamy się, czy nasz plan zadziała. Mhm. Raz, dwa, trzy. Tamten chyba będzie najlepszy, najłatwiej go. Ile, weź się kobieto schowaj, co? A, ten sobie łowi jedzonko. Gdzie ten dziad jest tutaj? Gotowa polecieć na tym do parku Londry? Tak, ale najpierw... Przyjaciel pomógł mi zrobić tę maskę. Dzięki niej nie utoniesz. A co z tobą? Dam radę. Spokojnie. No dobrze. No nie mówmy, że się będziemy wstrzymywać oddech. Ej, jak cię nie zapanować? Mogę nie wystartować? Tej maski martwiłam się o ciebie. Nic mi nie jest. Dzięki. Cóż, jesteśmy u celu. Znajdźmy Londrę i zakończmy to wszystko. Myślę, że to nie będzie takie proste.
Uwaga! Strażę cię. Widziałeś gdzieś Watera? Nie. Od nadejścia ostatniej partii siedzi zamknięty w wulkanie. Dobra, dajmy do tego ogniska. Przede wszystkim. Trzeba będzie dotrzeć do tego sztucznego wulkanu. Może znajdziemy tam też kinę. Aha, to jest taka rozpadlina tego. Okej. No to muszę. Ej, no. Skinę się tutaj. Trasa lotu prowadzi ku systemowi obronnemu Zenitów. Wrócę tam później. Prowizoryczny nadajnik. Trasa lotu powinna znajdować się w pobliżu wraz z danymi. Oby obróbka ostatniej partii poszła szybko. Jestem gotowa na zbawienie. Aha. Nowy świat Waltera będzie... A, tym nie mogę przejść bez opora. Zaraz nie wiem, czy ich rozwalić ich po cichutku. Będę zabijać za Waltera, jeśli tego potrzebuję. Czy w ogóle ich pozbywać się? Chcę zobaczyć twoje podejście. Nie przejdziemy przez te osłony. Trzeba znaleźć inne wejście. Mam nadzieję, że się pokażą. Ciągnie mnie do walki. Dobra, na razie ich nie będę rozwalał, bo oni są troszeczkę ogłupiali. Nie wchodzą mi w drogę, więc mogę ich odpuścić. Nie rozumiem, czemu służyło to miejsce. Londra Productions. Pewnie kolejna z jego firm. Chyba chciał maczać palce we wszystkim. Przeskoczyć? Nie, muszę tak iść tędy. Hej Larry, nie powinienem ujawniać takich rzeczy, ale nigdy nie zapomnę, jak rozwiązałeś mi ten problem z księgowością. Widziałem trochę paskudnych rozmów do diabła sam przez taki... A, rozwodów, przepraszam, nie rozmów. Przeszedłem. Walter i Evelyn, oni odgrywają tę scenę z oblężenia... tego nie widziałem. W której raporty pożerają sobie wzajemne... Aha, w której raptory pożerają sobie wzajemnie młode. Park jest strefą wojny, co ma jakiś pokręcony sens, bo każdy z nich uważa go za swoje dziecko. Ale zanim skończą się o niego gryźć, niewiele pozostaje, przynajmniej z finansowego punktu widzenia. Czyli dlatego się każdy z nich rozwódł, on ucieczka, ona piguła. Mam więc pewną radę pozbyć się swojego portfela akcji, zanim ceny spadną na ryj. Daj znać zespołowi, że trzeba zacząć się rozglądać za nową pracą, bo wielu ludzi straci tę robotę. Od kierownictwa po hostessy. Witające gości. Niesamowite, co? Bogowie sypiają z kim popadnie, a śmiertelnicy muszą zgłosić się po zasiłek dla bezrobotnych. A najgorsze jest to, że to Londra przez swoją dziwaczną paranoję spowodował ten cały bałagan. Posłać na lepszego kumpla, Jacka, by szpiegował żonę, serio?
pana umieśnionego przystojniaka. Nie przewidział, co się zdarzy. Trzymaj się. Aha, dobra, czyli tam coś było. Z obu stron. Tak. To w większości związków zawsze coś się dzieje. Dobra. Więc ja tutaj wejdę. Tak, tutaj muszę to przerzucić. A, muszę to wskoczyć, no dobra. Pamiętam, że skoczysz tu. Startujemy. Jestem głodna. Myślałam o podkradnięciu paru razy. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Znam Federa. Był draniem. Jeszcze przed przybyciem Londra. Ale jego klucz może się przydać. Co to za miejsce? Myślę, że przedwieczni robili tu hologramy, ludzie oglądali dla rozrywki. Chcę sam zadbać o bezpieczeństwo kopuły do chwili, dopóki nie nadejdzie spędzenia miło czasu. To dziwnie skomplikowane. Niedługo zostaniemy zbawieni. Ale wyskoczyłem na... To właśnie mnie minął i nie zauważył. Imponująca celność, jak zawsze. Dobra. W tym miejscu kończymy. Do następnego. Chyba się zaczyna jazda. No, to teraz kończymy.